something wicked this way comes. Hej kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Little Hope. Moi drodzy, bez przerwy pojawiają nam się te takie wizje z przeszłości, gdzie posądzają ludzi, właśnie kobiety, o bycie wiedźmami. Niektóre pewnie są, ale to wiecie, jednak mimo wszystko nie wszystkie. Także no zobaczymy co wydarzy się dalej. Niby nasi bohaterowie szukają telefonu, szukają pomocy, ale co znajdą? Sprawdźcie sami. Tak więc, moi drodzy, jeżeli ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A teraz lećmy. Zapraszam do Little Hope. You students are all the same. Doom, gloom and negativity. Never mind how it looks. All we need is one phone to still be hooked up. No, tylko pytanie, czy znajdziemy telefon w tym burdelu. This place is a real dump even for this shithole town. Something up? Yeah, there's something kind of familiar about this place. You got a big time criminal past we don't know about? Serial jaywalker? These small town police stations all look the same. No i dobra, przeszukamy posterunek. Najprawdopodobniej już od dawna nieczynny. Zobaczmy jeszcze tą kuchnię, bo ona mnie ciekawi. Nic, kamera się nie zmieni, ja pierdzielę. Ten point and click to jest taki poroniony pomysł. Naprawdę, to jest jakaś masakra, nie? O, i tam już coś było. No na co czekasz? Open. O, chyba dawno nikt tego nie otwierał. No cóż, trudno. Nie, ale to jest jakaś masakra, wiecie, z tą kamerą. To człowiek by chciał sobie coś normalnie zobaczyć, sprawdzić, a tu nie ma tej wolnej kamery i jesteśmy dosłownie uwięzieni. Jeszcze zobaczymy, niech tylko się pojawi element, że będzie trzeba gdzieś uciekać, to już w ogóle padniemy. O, i proszę, sam sobie poszedł do pokoju. Tyle szafek, on postanowił otworzyć jedną, nie? No i dobra, i mamy monetę niejakiego Reynoldsa. Little Hope Police Department. Proszę, jaki tam... Jaki kocur. Grubo. Nie, ten kocur na naszywce wygrał. Drzwi zamknięte. Spokojnie. Zaraz coś znajdziemy. Tu są jakieś drzwi kolejne. Zobaczmy, co się tu mieści. A tu były cele. I tu będzie jakaś zwida. Już to czuję. I've lost everything. Czyli, że straciłem wszystko. No, to nie mój problem. Chyba. Mam taką nadzieję, że to nie mój problem. A czemu ta latarka tak nie świeci? Pierdziele, co ty masz za latarkę? Kupił ją na stadionie dziesięciolecia. Dobra, co? No przecież już to widziałem, no. I co? No nic, to podpisu autora nie ma. Bardzo ładnie. Okej,
Szukamy klucza. Co to tak puka? O, tu coś. Zawróć. Pierdzielę ty. Nawet nie wiem, gdzie on jest. O. A nie, tutaj jest pan Reynolds, to nie. Dobra, to tu już widzieliśmy tego kota. Tam coś leżało na ziemi, czy mi się tak tylko wydawało? Nie, wydawało mi się. Dobra. No tylko jak naciśniemy tą myszkę, to te nasze takie buty zostają. No i co byś tu chciał? Tam jest zamknięte. Tak, pukaj, może ktoś ci otworzy. Dobra, to trzeba zobaczyć. O, proszę, Old Witch Goal. Mhm. Real nice. Czyli Goal Starej Wiedźmy. Wybudowany 84, zdemolowany 1783. Aha. Podczas sądzenia duchów w 92. Aha, wiele było tutaj uwięzionych. No chwalić się raczej nie mają czym, ale... Ale spoko. Co tutaj? Też pozamykane. Dobra, dla mnie bomba. Idziemy dalej. No wyłaź. Pierdziele, ta kamera tak utrudnia. Że to jest jakaś masakra, nie? Tak, chłopcze, ja chcę, żebyś stał tutaj, o. Ja pierdziele, no. There's gotta be something. Coś, no i coś jest, ale co? Księżyc. Proszę, proszę. Weź. Aha. Naszyjnik księżyca. TC. Ciekawe, czyje to inicjały. No dobra. Coś jeszcze? Czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. O, tu widzę pomieszczenie, idę tam. Jest telefon. We have a winner. Found a phone. This could be our way out. Podejrzewam, że i tak nie działa. Mine's dead. Też mi niespodzianka. Shit! Whoa! Hey! Take it easy. Can you stop reacting to every setback like a child? Look here. The cable is missing. There's gotta be a cable here someplace. A, no to pewnie. To teraz będziemy szukać kabelka, tak? Spoko. Dajcie mi sprawdzić, bo wy się nawet nie znacie. To jest nowy rodzaj komórki. Jakie dziwne miał te cyfry. Dobra. I co? I teraz praktycznie będzie trzeba przeszukać wszystkie pomieszczenia jeszcze raz. W nadziei, że... Co, te koraliki posłużą za kabel? Chyba nie bardzo. W nadziei, że gdzieś leżał kabel. Ja pierdzielę, z tym sterowaniem to mnie szlak trafi w dniach, których... Dobrze, że ta gra długa nie jest. Naprawdę, o, dobra, tu pójdźmy. Bo tu mnie jeszcze nie było. What is that? What the fuck? Jakim cudem telefon dzwoni bez kabla? What do you think? Answer it.
Dobra. I can do this. Be careful. Don't stress it, Professor. Dawid. What can you hear? A woman. She sounds real upset. You have to calm whoever it is down. You'll get nothing if they're hysterical. Can you tell me what you're upset about? As I walked, a man and a woman appeared at my front. I had not seen them approach. I reached out in fear. I did not know them. Their clothes and manner of speaking were not familiar to me. They spoke of things that I could not make sense of. I swear I do not know where it came from. Help me out here. What the hell is going on with you? Okay, okay, okay. Stay cool. Stay cool. Can you at least tell me where you are? You are not my husband. You have no authority over me. You understand? Oh, morde. Pierdziele. Za każdym razem za rękę łapię, no. Come here, girl. I would speak with you. You cannot talk of our secret. Eternal damnation awaits if you do. We have an understanding. Nie ma tak nastraszyć dziecko, masz mówić tylko to i to. Should you breathe a word, or the edge of a word about the other things, then I will come to you in the black of some terrible night and bring a reckoning that will shudder you. Now, Reverend, let us begin. Enough time has gone begging. Go be with you. Jakieś tajemnice. I beseech this court and good Judge Wyman. Do not be fooled by the protestations of the accused. The devil is the master of deceit. All his servants feign innocence. They can do little else. I solemnly swear before God, I am innocent of all accusations against me. Hush now, Amy. What the hell should we do? We need to stay quiet. We just let this play out. See what happens. I mean no offense, Reverend Carver. Okay. I do not believe any of Także my neighbors. Zadecydowaliśmy, żeby siedzieć cicho. Speak out against me. They know who I am. That I side with the righteous. I will not be caught in the web of your deception. The devil hides himself where he is least expected. My wife is no devil's plaything, Reverend. Zobaczył samego siebie. But I stand by my statement. My wife Amy is innocent. I respectfully ask this good court to pay no mind to the words of a man whose very home is foul with the stench of brimstone. Będą palić wiedźmę, czy co? Approach. Dobra, zobaczmy tutaj. Dziewczynka nas zwiedzi. Let us conclude our business here without further ado. Lest we afford the forces of darkness the opportunity to bend these proceedings to their will. No! Mary? Mary, my sister, what ails you? What? Stay out of this. What have you done to this child? You have bound an innocent girl into a pact with the devil himself. The poor creature seems possessed. No doubt you're doing. It's not true, Reverend. Why have you turned against me so? We will see the truth of it. Amy, lay your hands on Mary. Let us see what occurs. If I am correct, your touch will release her from this affliction. It must be so, if you are the one who bewitched her. Dobra, leave her alone. Leave her alone! Who speaks? Who's there? God preserve us. The master cannot help you now. It is too late. Dawaj, dziada. O. Pierdziele. They are here among us. They are here among us. O.
Czyli to było wszystko ukartowane na bank. Take heed and pray. The devil is here in this very room. Protect yourselves. Seek out the Lord. Czy to było ukartowane? Ten dziad się ugadał z dziewczynką. Jaka masakra. Najgorsze jest to, że podczas polowania na czarownicę wiele było takich sytuacji na pewno. Didn't the witch trials happen centuries ago? Most of them over 300 years ago. Then how come we just saw one? Like I say, I have no good explanation. That little girl who had some kind of seizure. What do you think was going on there? I know that little girl. She's the one me and Angela saw back in the woods. Mm-hmm. Tak, to ta sama dziewczynka. Double? What's she looking at if the trial goes against her? The sentence for confirmed witches in Little Hope was always brutal. Violent death, drowning, hanging, burning. And let's hope she is, or was, found innocent. Zapomnij, jak już się uparli na nią, to już koniec. Made by someone with a grudge. Or by meddling liars, like that little girl, who took perverse pleasure in poisoning their own communities. Mm-hmm. Tak, I'm dokładnie. That kid knew exactly what she was doing when she dropped Angela 2.0 deep in the shit. That woman, my double, was very distressed, almost traumatized. Yeah. It was tough to watch, for sure. I noticed something else weird. Her husband? He looked a lot like you, Professor. The two people with that little brat look just like Daniel and Taylor. What the hell does all this mean? Może to wasi przodkowie, cholera. Professor! You in there? Come on, let's go. Co, teraz nagle drzwi będą otwarte? Hey Taylor, we're in here. We can't open the damn doors. We can't either. They must be locked. Let's all try to force the handle. In 3, 2, 1. Dawaj, dawaj. O, mamy to. Taylor. Hey professor. Find anything that could get us out of here? Nah, big fat nothing back there. Just a pile of junk. Still think splitting up was a smart move? I would say I'm now more open to exploring other options. I'm glad you two are finding this funny. Personally, I think we're in deep shit here. You know what happened to your double, right? She was accused of witchcraft. Not just accused, tried, found guilty, and condemned. We need to know what that woman is facing. What's gonna happen to her next? I like the idea. No, na pewno nas to interesuje. We've already been down those paths. Maybe the answer lies down the one path we haven't taken yet. What the hell? No dobra, to idziemy dalej. Idziemy tam, gdzie ciemno. Ja pierdziele. This is fucking crazy. We have no clue what we're getting ourselves into. No coś w tym jest. Nie mamy żadnych wskazówek ani nic. It's building to something. We'll pull through. The trial, the strange girl, Angela's double. Feels like it's all building towards something. Only question is, are we headed someplace good or bad? And bad is probably very, very bad. Przekonamy się. I znowu idziemy drogą tam, gdzie inni iść nie mogą. W sumie to nie powinna być gra, tylko film, nie? Ona i tak się sama przechodzi. To jest takie... Niby podejmujemy decyzję, to w ogóle tu już chyba byliśmy.
Nie wiem. Coś mi się tak wydaje. Stick together. Co, znowu będziemy mieli ten most? Czy mi się tak tylko wydaje? Może my się wracamy? Nie, to jest w końcu ten most, którym wtedy stworzył nasz pan profesor. Nie, to jest inny już most. Bardziej dziurawy. Tamten był w ogóle drewniany, nie? Pięć osób, jedna latarka. Dobra. Uważaj, bo wpadniesz w dziurę. Nie wiem, latarnie są, wszystko im oświetla, oni dziur nie widzą. No, ale widać, że most nie był dawno remontowany, nie? Okay. Who's first up? Professor, you keep telling us you're in charge, so. Oh, happy to lead the way. Proszę bardzo. Okay. Sure thing. Tak jest. Samec alfa, dawaj. Don't stress. The professor and me will make sure you get across, no problem. Right, we'll get you over for sure. Hopla. Powolutku, powolutku, aż do skutku. No, dawaj babcia. Ups. A ich co? A ich mgła zasłoniła. Ale jaja. My God. What do we do? We can't stay here. Jedyna opcja to iść dalej, nie? Co ten ptaszysko tu robi? Sio. O w mordy, gdzie na takim moście? No bycie, strafił szlak, ty wiedźmo zasrana. In this year of our Lord 1692, we are here present to bear witness to a just execution. No! Amy is declared guilty of consorting with the devil, and is to be drowned as a witch and sorceress. Let us pray in silence for her soul. I have done no wrong. I am no witch. I do not deserve death. I beg you. Who the hell are you? And how come you look just like Angela? I do not know any Angela. I am the simple wife of a good man, a farmer. I have done no wrong. Aha. Coś się dzieje dziwnego. The devil is in the wind, seeking to help his own. He would release her from the chains. Isaac, let us conclude our business here swiftly. The will of the court must be imposed before it's too late. The devil fortifies her. You must bind her tightly. Tak, zwiąż ją jeszcze ciaśniej, pewnie. You cannot do this! Isaac, I am innocent. Fulfill the will of the court. Send this witch back into the lap of her master, lest he come for us all. Little hope is already lost, shrouded in evil. But not as you claim from witchcraft or outside demons, we are poisoned from within. You will not save yourself with riddles. There is no riddle. The devil takes many forms. You know that better than any. In little hope, he has hid himself under a shroud of innocence, taken the form of a child by accuser. While Mary still draws breath, little hope remains beyond salvation. There lies your evil reference in your very midst. Isaac. Rzuć klątwę. Oj, oj. No i dobra.
No i po zawodach. I w ten oto sposób wiedźma się topi. Czy najgorsze, że wiedźma, która nie była wiedźmą, nie? No nie fajna śmierć, naprawdę nie fajna. Tylko mąż to jakoś spokojnie przyjął. Trzeba przyznać. No, dawaj, dawaj. What did you see? Tell me. I don't know how to tell you what I just saw. Powiedz mi prawdę. Pushed into the river in chains. She drowned. Okej. Angeli teraz jest smutno. No ale tyle w temacie. No takie to były te rozprawy czarownic, nie? I co? Teraz gra przeniesie nas do tamtej dwójki, co utknęła we mgle? Nie. A, są tutaj. Proszę. Ej, no to daliby radę. Przecież to nie jest wcale aż tak daleko. Okay, you two, get on down here. No, powolutku. Dobra. A co z tamtą dwójką? Przejdą, nie przejdą? Uuu, coś się na nas gapi. A cóż to dziwnego takiego we wodzie się... Holy shit! To się zżygało! Co to ma być, do cholery? Nie, nie możemy jej. Komu pomóc, komu pomóc? Dobra. Tak jest, pomóż jej. Reach up and grab my hand. Czy to ten moment, kiedy ona mnie zginie? Myśmy to chyba widzieli. Okay, I trust you. Dawaj, dawaj. No nie, spadło. Nie wiem jak to. You're not up to this. Never mind, I'll get myself up. Okay, let me help John and I'll be right back. Dobra, jak dasz sama radę, to dasz radę. To nie believe, tylko ruszaj dupę. Ja pierdzielę, to no jed... Najgorsze jest to, że ja nie wiem co wcisnąć, no. No i chyba mnie tu Angela zginie. Ja pierdzielę. No nie. Nie. Pierdzielę łańcuchami. No i co ty robisz, ty wstrętny potworze? Nie no, tak się nie robi tu. Ja pierdzielę. Ole brzydka. Cokolwiek miało to oznaczać. Będzie buzi buzi? No nie no. O ja. O kurde. Ja pierdzielę. Nie no, to jakaś masakra była. Ale ohydna śmierć. Angela, no! Nie, to jest jakaś masakra. No to straciliśmy jednego z naszych bohaterów. Tak dalej pójdzie, to ja wszystkich zabiję. Bez kitu. Wszyscy zginą. Angela była taka najbardziej racjonalnie w sumie myślała, była taka normalna, powiedziałbym. No trudno.
Well, your group seems to have suffered a loss. That was terrible, but avoidable. You know that. Mm-hmm. You're aware of the expression, a fate worse than death. Never mind. Let's focus on the future, on those still present. As the stakes seem to have been elevated, that gun might prove to be a lifesaver. Don't you think? Or the precise opposite? Andrew's keeping it quiet. Good move. Look after number one, right? Tak, no nikomu nie powiedzieliśmy o pistolecie i to jest takie na razie nasza tajemnica. Maybe you're choosing to believe Daniel's theory that they're already dead. My dream was lengthened after life. Oh, then began the tempest to my soul. I passed, methought, the melancholy flood with that sour ferryman, which poets write of, unto the kingdom of perpetual night. Mm-hmm. It's possible, I suppose. Maybe the bus driver can shed some light. No właśnie, bo gdzie on jest w ogóle, ten kierowca? Doppelgangers, witches, ghosts, death and demons? What could possibly tie all of these souls together? Mhm. Tak, co trzyma to wszystko razem i co by mogło pójść źle, nie? I have been granted permission to give you a single hint. Tempted? Podpowiedź, biorę. Okay then. We will once again turn to the bard for some cryptic inspiration. No, dawaj, panie kustosz. I met him once, you know? I meet everybody once. Act 5, scene 1, where Cleomenes begs Leontes to forgive himself for causing the death of Hermione. Do as the heavens have done. Forget your evil. With them, forgive yourself. Mm-hmm. Go on then. As terrifying as it might be, you should get back to it. No tak, no nieważne jak straszne, musimy wrócić do historii, no. No ale grubo, no szkoda, że ją straciliśmy, no. Ogólnie jest grubo. No co to za światło za nimi? What the fuck? I mean, what did that thing do to her? I think it drowned Angela. Dragged her under the water. No tak to wyglądało, no ale co dalej? Don't beat yourself up. Pierdziele, oni są na cmentarzu. I tried to get to her and pull her up, but the bank was too steep and I couldn't help her. It's okay. You did everything you could. It's just you and me now. Till Taylor and Daniel get to us. We need to put aside whatever's gone down between us before and look out for each other. No właśnie, ale ja nie mogę na tobie polegać. Don't feel like I can rely on you, Professor. Listen to me. I'm not making the same mistakes again. No właśnie, przecież my jesteśmy na cmentarzu. Żeście sobie miejsce na pogaduszkę znaleźli. Czemu on w ogóle od domu latarkę? Masakra. Moi drodzy, my musimy znaleźć wyjście tutaj z tego cmentarza. Tak więc znajdziemy to wyjście, ale już w następnym odcinku, moi drodzy. A teraz zakończymy ten, tak więc ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny odcinek, który pojawi się już jutro.
A teraz, moi drodzy, jeżeli ten wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Na razie, hej!